kawałek. Pogoda super, słonko już świeci wysoko. O, jestem na lotnisku, uwaga. Dusty stoi. Ja mi się wydaje, że bliżej stał płotu. Nie będzie pochowany już Chrystus. Dobra, jeszcze tylko 160 na dziś. I przerwa. Przejechałem wszystko. Przymierza się dzień dokładnie. Nowa trasa, tędy jeszcze nie jechałem. Do Czarnkowa w Czarnkowie będzie postój. Wszystko. 8:12. Jędrzejewo. 10 km do Czarnkowa. Tak wyglądam. Jedziemy dalej. Jestem za Trzcianką, 9:39. Radlinek, bardzo fajna miejscowość, kiedyś tutaj przyjedziemy ze samochodem. Ładna taka, widać po niemiecka. Tam jest Noteć, tu jest Dolina Noteci. Trasa idzie pięknie, samochodów brak. Las, Trzciankę miniemy bokiem. Do Trzcianki mamy jeszcze jakieś 8 km i później 20-25 może do Piły. Tam smykniemy środkiem przez Piłę. Krótka przerwa i szlakiem rowerowym do Dobrzycy, chyba tak. Później 3 km krajówką i wracamy na zielony szlak transwielkopolski. Tak wyglądam. Zobaczmy na gorzej. 0,7 km. Teraz sprawdzę. Siedemdziesiąty szósty kilometr. Także nie jest źle. W Pile będzie połowa. Właśnie wdrapałem się na górę. Prawie najlżejsza przerzutka. Widać różnicę? Pustynia. Ale to nic, pieszy 10 km. Godzina 12. Dojechałem do punktu, do kamienia milowego, czyli wyjeżdżam z Piły. Piękna droga, szkoda, że nie na samo wybrzeże. Korek tu się pięknie ciągnie do samej krzyżówki. A tu już końcówka, no to jakieś 10 minut stanie. Zjadłem lody w Pile. Kiełbachę zjadłem suszoną. Bułkę drugą, którą miałem. No, 113 km mam przejechane. Zobaczymy co tam dalej. Jakieś 80 może jeszcze do zrobienia. 75 może. Ogólnie jest dobrze. Dupcia za bardzo nie boli. Nogi w porządku. Chyba mam ze 3 litry wody w tej chwili na rowerze. Także do przodu, patrzcie, aż się chce jechać. Halo, halo, jest tam kto? Udało mi się przeżyć 5-minutowy rajd po krajówce. Teraz zjadę po czymś takim i szukam zielonego szlaku. Trochę ze mnie kapie, czuję. Ale teraz do samego okąka lasami. Tylko lasy i jeziora. Chyba się gdzieś po prostu wypluskam, albo chociaż ze schody dupską. Tak za mną. Tak przede mną. Pogoda piękna. A za nas to jedyne. O, patrzcie jak tutaj ładnie.
koniki się pasą, taka dolinka. Trochę zjechałem znowu ze szlaku, żeby sobie skrócić. O, tak jak w gniady. O, ładny kasztanek. O, kasztanek przepiękny. Tak, będzie w internecie może. O, droga taka trochę taka. O, a tam jest jeszcze jeden ten. I tutaj wjeżdżam z powrotem do lasu. Informacja, byłem w miejscowości Plecin. Nigdy jeszcze nie gadałem do znaku, który informuje, że jestem na szlaku z powrotem, znaczy, że jestem na szlaku. Także jakbyście spotkali kogoś, kto gada do znaczku, no to to znaczy, że jest w czarnej dupie i się znalazł w końcu. Taka jedna informacja, tylko nie mówcie mojemu tacie. Po drodze rozszła papierówka. Zerwałem jedną i zeżarłem całą, z ogonkiem, ze wszystkim. Bardzo dobra była. No, jadę dalej. Taki pejzaż. Mamy czołów może? Nie wiem. Dobra, jadę, bo już mi ręka cierpnie. 13:24. Pastwisko szczęśliwych krów były bliżej, ale jak podszedłem, to odsunęły się, zwłaszcza ten cielak tam. Ja też się cieszę, bo znalazłem szlak w końcu. Później go zgubiłem, teraz znowu go mam. Także tam słychać szosę numer 11. Tak wyglądam, nieźle. To chyba 50 km. Nerka. Halo, halo, 15:53, za 7 minut startuję znowu. Trochę mi się kilometry pomnożyły. Wychodzi na to, że 210 będzie do 210 km będzie do postoju. Może skorygujemy jeszcze trochę trasy, zobaczymy. Teraz szybko gdzieś uzupełnić wodę. Nie jedziemy dalej. Teraz jedziemy na krajówkę, później na Chwalinie i do Okonka. A później zobaczymy jak będzie z siłami. W każdym razie tak to wygląda. Stoję właśnie przed drogą. Ale ona. Trzy jednostki plus wóz dowodzenia na ściernisko, pewnie jakiś niedopałek. Tu idzie linia kolejowa. Jeden wóz bojowy już pojechał. Drugi zjeżdża. Trzeci tam jeszcze coś dogasza. To jest za Okonkiem kawałek. 17:41. 12 km do Szczecinka. Jechałem zaraz takimi gównianymi drogami. Dziochy takie, że naprawdę no nie wiem do czego to porównać. Wilcze Laski. Super, super miejsce. Jadę dalej. Jeszcze to mi pokazuje, że nie zostało jakieś 1,5 godziny jazdy. No już czuję, że jestem zmęczony. Czuję to. Ale co to, jedziemy, w Szczecinku trochę odżyjemy, a później to już 14 km od Szczecinka, także do przodu. Szósta, 14. To mi hałasowało całą noc.
a wyspałem. Pokażę. O, światła wyłączenie. Tu organizują spływy kajakowe. A właśnie nawet nie wiem, co to za rzeka. Chyba Płytnica, ale nie jestem pewien. Musiał sprawdzić, jak wrócimy do domu. O, taka piaszczysta droga. O, trasa TR13. Dojechałoby się do Dołgie. Do Dołgie stąd jest pół godziny rowerem, ze spokojem. Teraz się umyjemy. Zjemy orzecha. O, stamtąd przyjechałem. O, a tu spałem. Oczywiście takie obawy nie były jak teraz. Dobra, czyli także dzisiaj do 90 km do przejechania. Do zobaczenia na trasie. 7:50. Wystartowałem. Pójdę sobie teraz pod górkę, żeby sobie trochę nogi przyzwyczaić. Nogi mnie trochę bolą, ale było już gorzej. Idę sobie teraz tutaj do asfaltu. Teraz będę wchodził obok cmentarza. Tu mam rozpiskę już porobioną. W jakiej miejscowości? Jakieś 90 km. Chyba do Bobolic jadę. Będę jechał drogą, którą ostatnio jechałem z rodzicami. Samochodem. Później odbijam. Sianów to będzie taka przedmeta. Później tu z Sianowa, z Suchej Koszalińskiej do Łastów, tam z górki. No. O, patrzcie, jaka tu jest wieża obserwacyjna. Tu jest w ogóle ładnie. Jezioro tylko ma płytki brzeg, bardzo widać. Wieża obserwacyjna. Chyba z tej wieży nawet jak robiliśmy ognisko w Dołgu, to było tu widać. O, tak to wygląda. To jest stary budynek opuszczony. O, tam jest kościół i tam po tym kościołem jadłem. Wczoraj sandata. Dobra, jadę z górki już, bo szkoda górki. Także do zobaczenia. Na razie. 7:40. Przejechałem 12 km. Styrany jestem, jakbym przejechał z 50. Taką drogą jechałem, szutrową. Góra, doliny. Kamienie, żwir. No, teraz idziemy dalej do miejscowości Porost. Wszyscy tu śpią, tu się nic nie dzieje dookoła. Albo zachlanie, albo co, nie wiem. W Bobolicach przerwa, już się nie mogę doczekać. Lecimy. Miejscowość Porost, patrzcie jaki ładny kościół. Zaraz dojeżdżam do Krajówki. O, 8:04. Tutaj jest jezioro po drugiej stronie siostry. Z góry to wyglądało jeszcze ciekawie. Od poprzedniego filmu minęło 10 minut, ale taka myśl mnie naszła, dlaczego ci wszyscy vlogerzy nakręcają, kręcą, filmują się, pokazują, to wszystko wydają. Ja wiem czemu. Z nudów, z samotności po prostu. A później z tego wychodzi może jakaś seria, może wychodzi z tego jakiś interes. Ale oni to wszystko nakręcają, mówią, opowiadają z nudów. Żeby sobie otuchy dodać. Sił może, motywacji. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, to wygląda. Przed Bobolicami. 10 km do Bobolic.
nic specjalnego, ale przynajmniej asfalt jest. Dobra, idziemy dalej. 9:22. Nie bardzo wiem, gdzie jestem, ale przed chwilą miałem taką górkę cudowną. Chyba z 60 na godzinę leciałem. Super, sobie odpocząłem. Czekaj, tu chyba jezioro i zaraz musiał skręcać za chwilę. Jezioro, sadzawka jakaś. Chyba teraz tu będę odbijał w prawo. To jest droga wojewódzka, zawsze jak wygląda droga wojewódzka. To jest po prostu kpina, nie? Ale dla mnie w porządku, puściutko. Ciągnik był przed chwilą, ale mi uciekł. Dobra, teraz tu się zatrzymuję, zobaczę, czy to czasem tu nie muszę skręcić. Na razie. Proście, a będzie wam dane! I ostatnie metry, w sumie podsumowanie. 300, w sumie 300, około 300 km na 2 dni. Ostatnie 50 km w deszczu. Nie było źle w tym deszczu. Myślałem, że będzie gorzej. Taki balsam na moje dupsko. Łazy puste, ruch jak cholera w drogę. Ludzie uciekają z wybrzeża. Zobaczymy, co robi moja ekipa. Może czeka, może poszli na plażę, może poszli na obiad, może śpią. Zobaczymy. Tak wyglądam na koniec. No i najgorzej, nie? Dojeżdżam do ronda. Także zaraz będę przy namiocie. Pa, pa. Cześć! Zastałem Jolkę? Zastałem Jolkę? No, także tak wyglądam na wakacjach po prostu. Byłem się wykąpać. No, ale już wszyscy wcześniej się już kąpali, już zdążyli się wysuszyć jeszcze, nie? Aha, wiecie co? Czy tam mnie słychać? 22 sierpień dzisiaj jest, 2020 rok. Jeszcze godzina. Godzina 12:30, także przyjechałem pół godziny wcześniej niż myślałem. No właśnie, ja też. No, także gitara. Ale, halo, może zdążyłem coś do jedzenia dostać, a może kawę bym dostał, wiesz, bo po drodze to tylko prima za 5 zł, ale smakowała cholera. No, dobra, wszystko.